Hej, witam was na moim kanale. Byłam w sklepie i uwaga, co kupiłam. Ja wiem jak to wygląda. Kajko i kokosz orężane mango, jej! Boże, dobra, nieważne. Kajko i kokosz. Mango orężane, wiem jak to wygląda. Dobra, a więc niedawno wróciłam do domu, tak 10 minut temu, dlatego że nagrywałam odcinek ten coś tam o Maku. Ja nie wiem, czy on w ogóle jest na publicznym, czy nie, bo to jest jednak taki osobisty film i zobaczymy. Wy już widzicie, czy on jest publiczny, czy nie, ale ja dopiero będę go montować, co nie. Dobra, ja ogólnie byłam właśnie w sklepie, po tym niby Maku, co miałam do Maka. Uwaga, co kupiłam? Ja wiem, jak to wygląda, ale uwaga, nie, kajko i kokosz. Napój o smaku mango, orężada. I ogólnie tu mamy otwieracz, to piwo. W ogóle. Dobra, nie wiem. I będę to otwierać. Czekajcie, tu jest jakaś szczałka. To jest jakaś szczałka, że to trzeba w tą stronę. Nie, dobra, jestem głupia, nie? Dobra. Kurde. Aha. Ej, to piwem pachnie. Ej, definit. Dobra, no to pijemy, nie mam przyjaciół. Dobra, pijemy. Siema Stefcio, siema Bychciu. Siema Marek. Siema Karolina, siema Kornelia. Dobra, pijemy. Uwaga. Ej, szczerze? To smakuje jak piwo. A to niby orężada dla dzieci, no dobra. Ej, szczerze, nie wierzę w to, że to jest zwykły napój. Słyszę taki, wiecie, a kajko i kokosz dla dzieci. To jest kłamstwo. What a lie. Ja w to nie wierzę. To smakuje jak piwo, nie? Dobra, ja idę to pić. Ja nie lubiłam nigdy tego gówna, jakiś pingwin z McBarra z Oscaru. Ja tego nadal nie lubię. Ja sobie zobaczę na TVP, więc... Dobra, ja wiem, ile ja mam lat. Ale ja oglądam bajki i co? Ja się tego nie wstydzę, ja mam to w dupie. Ja jestem dzieckiem, w sensie nie wiem czy jestem, jestem taka pół na pół. Ale centralnie ja nie będę tolerować jakiegoś gówna. O, dla niesłyszących, czyli dla mnie. O co chodzi? No okej, okay, uczymy się amigowego. Nie, no dobra, nie śmieję się z takich ludzi, po prostu śmieję się z siebie, bo ja jestem takim człowiekiem. Nie, no dobra, żarty. Kurde, Marian na wojnie. Dobra, dawajcie. Jezu, ja jak zwykle nie umiem. Jaki Marian na wojnie? Ej, dajcie mi TVP ABC, na którym to było numerze? TVP Polo, co to jest w ogóle? Disco Star! Dobra, nie wiem co to Disco Star, ale tutaj Rap and Roll. Chiński rock. I oglądam to, nie wiem co to jest, ale to będę oglądać, nie wiem po co i w ogóle, ale idę zagrać w Hearthstone i mogę wam nagrać, jak będę grać w Hearthstone. Dobra, ogólnie. Czuję się jak taki, wiesz, taki po robocie, przy telewizorze, taki, wiecie, taki, no, taki tu pilot, tu piwo. Ej, teraz bez żartów, to smakuje jak piwo. Ale to jest, patrzcie, to jest choroba jakaś, jak, patrz, kajko i kokosz. Ej, szczerze, to jest pyszne. Dzielni wojowi, odwieczni przyjaciele. Przeczytam skład. O. Napój gazowany o smaku mango z ananasem. Napój pasteryzowany zawiera cukier. Składniki woda, cukier, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego, sok mango z mango, sok ananasowy, sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego, dwutlenek węgla, aromat mango, aromat ananasowy, przeciwwytleniacz, kwas akryobi, coś tam, askorbiowy, barwnik pomarańczowy. No właśnie. Oblałam się cała. No bo co, Jezu, ja nie umiem pić normalnie. Ja powinnam się nadawać, nie wiem gdzie. Ej, szczerze, mam ochotę pójść po drugi, ten sam napój do Aldi. Ale tam drugi smak to był liczy i ogólnie może bym jutro poszła. Boże, w ogóle mam całe uwalone okulary z tego, co tu widzę, bo ochlapałam się. Dobra, nieważne, ale mam ochotę w ogóle iść, bo to jest tak pyszne, serio, to smakuje piwem. Ale to w ogóle naprawdę. Dobra, okej, okay, dzięki wam za oglądanie tego odcinka. W sumie nie wiem, co miałam na celu. W sumie jak praktycznie każdy
z moich odcinków muszę przyspieszać tempo, bo po prostu centralnie gadam takie głupoty zawsze. Dobra, idę po jakieś słodycze i będę oglądać bajki i będę grać. I dzięki za nie wiem co. I pa.